Cześć. Jeszcze kilka słów o tej potencjalnej walce Najman versus Jóźwiak. Oczywiście wy kibicujcie komu tylko chcecie w tym pojedynku. Natomiast gdybym ja był kibicem, to powiem wam, dlaczego bym akurat nie kibicował Jóźwiakowi. I nie jest to, co mówię teraz, spowodowane tym, że chciałbym, abyście to kibicowali mnie. Absolutnie nie. To w ogóle nad tym się nigdy nie zastanawiałem. Wiecie, że jakoś specjalnie mi na tym nie zależało. Natomiast co do Jóźwiaka, dlaczego mu się taki przysłowiowy koksaniec należy? Kilka powodów wam wymienię. Kiedyś kilkakrotnie proponował mi walki na Fenie. Później publicznie wypierał się tej. Kiedyś poprosił, nie tak dawno, Bonusa BGC, by ten promował mu galę, udostępniał relacje, wyzwaniał, żeby ten to robił na bieżąco, żeby przyjechał na galę i że będzie za to też miał zorganizowaną walkę na Fenie. Tam chyba nawet nazwisko Pudziana wchodziło w grę tego młodego. No i Bonus to wszystko robił sumiennie, przyjechał na galę, promował galę, a po gali dowiedział się z wywiadów, że już jak mówi, co, Bonus, Fen? Nie ma takiego tematu. I zauważcie jeszcze jedną rzecz. Facet cały czas czerpie z czyichś pomysłów. Nie ze swoich. Pojechał na Fame MMA. Jak wiemy, zaczął tam podbierać zawodników. Jak się dowiedział o tym, że oferujemy Murańskiemu stówkę, no to zaraz się gdzieś tam pojawił koło Murańskiego i że to on będzie też robił. Jak ten Kosowski z Jasią Kapelą zaczęli opowiadać, że chcą walczyć na MMA VIP 3, bo dostali taką zgodę od nas, że mogą informować o tym, bo byliśmy tą walką potencjalnie zainteresowani, no to zaraz się przypierdolił do tego i zaczął z nimi podpisywać kontrakty na tą walkę. To jest coś, czego ja nie mogę zrozumieć. Taki wielki sztab ludzi, a nigdy, ale to nigdy nie skorzystali ze swoich jakichś autorskich, fajnych pomysłów, tylko wiecznie muszą podpierdalać te pomysły komuś. I właśnie dlatego, gdybym był kibicem, nie kibicowałbym w tej walce Jóźwiakowi. Ale oczywiście zostawiam ten wybór wam. Miejcie swoich faworytów i kibicujcie temu, komu chcecie. Pozdrawiam, cześć.